Witamy na antenie Głos Scenera TV. Dzisiaj naszymi gośćmi jest Gerard Makosz i Iwona Mazurkiewicz, zwycięzcy programu Centrum Miłości. Dlaczego zwycięzcy? Ponieważ poznali się podczas programu, zakochali w sobie i są razem od ponad 3 lat. Są dowodem na to, że kampania Miłość po 60 i na miłość nigdy nie jest za późno przynosi efekty. Warto poznawać się, zakochiwać się po 60, nie warto mówić, że jest za późno na miłość. Dzisiaj zapytamy się o bardzo prostą rzecz. Jaka jest recepta na szczęście i miłość po 60? Po prostu trzeba chcieć. Trzeba żyć normalnym życiem, trzeba się uśmiechać, trzeba marzyć, trzeba wierzyć w siebie, trzeba iść przez życie z głową podniesioną. Ja zawsze mówię, głowa do góry, pierś do przodu i nigdy nie rezygnować ze swoich przyjemności i ze swoich marzeń. To jest moje zdanie. Kochani, wydaje mi się, że to, co my chcemy, to tkwi samym w nas. To nasz mózg decyduje o nas i jak chcemy spędzić życie, a szczególnie życie po 60. Wtedy, kiedy jesteśmy już nieaktywni zawodowo, kiedy no niby powinniśmy się nudzić, proszę uwierzyć, że my z Gerardem nie mamy czasu na nudę. Mamy siebie, miłość u skrzydła. I nasze nastawienie do tego, że chcemy być z kimś, chcemy poznać partnera, na pewno fluidy, może energie jakieś ziemskie zadziałały, że właśnie spotkaliśmy się na swojej drodze. Jesteśmy ze sobą 3 lata, tak jak było wspomniane. Cieszymy się każdym dniem i takiej miłości życzymy każdemu. Każda miłość jest pierwsza, piękna i niepowtarzalna. Bardzo mądre słowa, również te, że życie, jak powiedzieliście wcześniej na spotkaniu, to sztuka wyborów. Można wybrać. Chcemy być szczęśliwymi i się smucić. Rozpamiętywać błędy, choroby, bóle przeszłości, albo patrzeć do przodu i dawać sobie szansę. Wyście tą szansę sobie dali i nie żałujecie. Absolutnie nie żałujemy tego. No przecież ja, mając 78 lat, wybrałem Iwonkę, 3 lata jesteśmy razem i myślę, że to, co sobie założyłem, dosyć dociągnę. Bo miłość uskrzydla, miłość odmładza. A ja mogę dodać, że w miłości szalonej i pięknej nawet nie przeszkadza 18 lat różnicy. Doskonale się zgadzamy, rozumiemy, doskonale się uzupełniamy. Wiadomo, że każdy z nas ma swój bagaż przyzwyczajeń, doświadczeń. Po prostu trzeba to umieć tolerować i trzeba być wobec siebie no, lojalnym i takim nieuciążliwym w życiu codziennym, żeby nękać się jakimiś drobnymi wadami. Uśmiechajmy się i naprawdę życie wtedy staje się piękniejsze. I pamiętajmy, głównym problemem emerytury czy życia po 60 to samotność. 40% seniorów to osoby samotne. W związku z tym musimy dawać sobie szansę z tą samotnością walczyć. Po to jest nasza kampania Miłość po 60, by pokazywać takie przykłady, takie dowody, że warto poznawać się i dawać sobie miłość po 60. Do tego zachęcamy, aby naśladować takie pary, takie związki, promować i inspirować innych. Przekazujmy innym samotnym. Na miłość nigdy nie jest za późno. Dawaj sobie szansę. A jeśli ją dałaś, wysyłaj do nas swoje zdjęcia, historie poznane miłości po 60 i dawajmy innym dowody, inspiracje, motywacje, że warto o tą miłość zawalczyć, dać sobie szansę i być szczęśliwszym, sprawniejszym, psychicznie, fizycznie aktywnym społecznie. Do tego zachęcamy i patrzymy na takie wzorce jak wy. Bo tak to rzeczywiście działa i musimy wychodzić do ludzi. W domu zamkniętym na pewno nikogo nie spotkamy. Wychodząc do ludzi na spotkania senioralne, do kawiarenki, na koncerty, do teatru, do kina, uśmiechajmy się i przyciągajmy, a myślę, że miłość się zdarzy i być może miłość, którą będziemy mogli nazwać miłością piękną, bo dojrzałą. Każdy wiek na miłość jest dobry. Jeszcze znasz przykład. Co bardzo ważne, to co powiedziałeś. Musimy dawać sobie szansę. Musimy wyjść z tego domu, bo w 4 ścianach przed telewizorem czy komputerem nikomu go nie poznamy. A taka szansa to spacer z psem, to spacer do zoo,
UTW, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, sanatorium, wyjazd, Nordic Walking, trucht poranny. Musimy dać sobie szansę, żeby kogoś poznać. W związku z tym wychodźmy z domów, wyłączajmy telewizor, wyłączajmy komputer, wchodźmy do ludzi, bo tam między tymi ludźmi czeka wasza miłość, miłość po dziesiątce i szansa na drugą, trzecią, czwartą miłość, którą poznacie, a to będzie ta jedyna i ta pierwsza. Dokładnie tak to działa. Tak jest. My sprawdziliśmy to. Pozdrawiamy was, bardzo wam dziękujemy. Tak trzymać. Dziękujemy. Miłość po dziesiątce. Pozdrawiamy.